się pomieszczyć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak co niedziela spotykamy się, godzina 17:00. Dzisiaj, słuchajcie, mamy gościa specjalnego, Małgorzata Ostrowska, dietetyk kliniczny, wykładowca, osoba, która naprawdę dużo zmienia, bo obserwuję od jakiegoś już czasu, chyba od 2 lat na Instagramie. No, bardzo mi miło, Małgorzato, że się zgodziłaś i że jesteś dzisiaj z nami. Może ty powiesz 2 zdania o sobie samej? Tak, no to witam serdecznie na sam początek. Jak już mnie przedstawiłeś, to wiadomo tutaj, kim jestem. Generalnie na co dzień zajmuję się bardziej dietetyką kliniczną, czyli pomagam ludziom z różnymi zaburzeniami, czy to właśnie z Hashimoto, z insulinoopornością, z niepłodnością, pomóc im w poprawie stanu zdrowia, a dodatkowo prowadzę też szkolenia w Maurich Training Center, więc tutaj dwutorowe działanie. Czyli rozumiem, że na co dzień, jeżeli ktoś tutaj po obejrzeniu live'u chciałby się z tobą spotkać, to bewell.com. Bewell by Maurich. bemyślnikwell.pl. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj temat dzisiejszego live'u to jest redukcja tkanki tłuszczowej u kobiet. Chciałem bardziej doprecyzować, czyli jakby redukcja tkanki tłuszczowej, a tarczyca. Tylko z tym, że to jest taki temat, gdzie jakbym napisał te tarczyca na samym początku, może na plakacie, to może nie wszyscy by przyszli na live'a, a tak to miejmy nadzieję, że zaraz się wszyscy, że tak powiem, nam zbiorą i będziemy mogli polecieć z tematem. Także tutaj wiadomo, no, zbliża się wiosna, temperatura powoli idzie do góry, no i zaczyna się już powoli taki temat, mianowicie no, wrzuciłam sobie właśnie dietę, jestem na 1000 kalorii, czy tam 1200, czekam na rezultaty. I teraz nie wiem właśnie od którego momentu zacząć, żeby to miało ręce i nogi. Nie, urazić, nie? No bo zauważyłem, że zrobił się taki troszkę trend jeszcze, zwłaszcza w Polsce, że dietetycy tacy instagramowi zaczynają, że tak powiem, wchodzić bardzo mocno w ten świat dietetyków. Że tak powiem, bez wiedzy, bez podstaw takiej dietetyki, jak to wygląda, na czym to polega, bez fundamentów itp. itd. Może sama się jakby określisz, jak to wygląda z twojej strony, no bo na co dzień masz pacjentów z różnymi no, problemami zdrowotnymi, no i prostujesz tych pacjentów, że oni rzeczywiście zakładają rodziny, no i kobiety mimo Hashimoto to jeszcze funkcjonują i da się z nimi żyć i się da wytrzymać. Powiedz mi, a jak ty się do tego odniesiesz? Generalnie to dietetyka oczywiście teraz jest bardzo popularna, wystarczy, że ktoś schudnie, już się nazywa dietetykiem, tak? Ktoś chodzi na siłownię, zaraz jest trenerem personalnym, więc tutaj coraz większy trend jest tego, a ludzie często nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę źle dobraną dietą, nieodpowiednio do danej osoby, mogą jeszcze bardziej tej osobie zaszkodzić, a nie pomóc. No bo jak mamy właśnie tą przysłowiową panią, która chce schudnąć, to co robi taka pani? No to ja teraz zmieniam swoje życie, zapisuję się na siłownię, w dzisiejszych czasach trochę utrudnione, więc pewnie hopsa sobie z Chodakowską czy z Lewandowską i zapodaję tą dietę 1200 kalorii. No i tak mija tydzień, mijają 2, nie ma efektów i co robi pani? No rzuca się na żarcie, tak? Przychodzi weekend, no to zaraz cheat day. Słuchaj, w pierwszy tydzień 5 kilo od razu. Też, zdarza się. Ale co ważne, że to nie jest tkanka tłuszczowa, tak? No bo nie jesteśmy w stanie zredukować 5 kg tkanki tłuszczowej, tylko to jest po prostu nagromadzony glikogen i nagromadzona w organizmie woda. I okej, spadnie sobie te 5 kg, ale na dietach takich bardzo niskokalorycznych dochodzi do zaawansowanych adaptacji metabolicznych, czyli organizm robi wszystko, żeby użytkować tych kalorii jak najmniej, tak? Czyli właśnie spowalnia się pracę tarczycy, no bo co jest głównym czynnikiem, który odpowiada za tempo przemiany materii? No właśnie ta tarczyca. Jeśli tarczyca nie jest unormowana, to redukcja nie będzie przebiegać optymalnie. Zamiast, nie wiem, pójść na spacer, to wolisz 50 metrów podjechać do sklepu samochodem, byleby tylko nie zużywać więcej energii, tak? Nie wiem, jak masz podejść kawałek po kubek, to zamiast podejść, to się po prostu przeczołgasz po ten kubek i zamiast pójść na spacer,
no to siedzisz i scrollujesz Facebooka, Instagrama, czy co tam jeszcze jest dzisiaj w internetach, no bo nie masz siły nic zrobić. Tak, organizm robi wszystko, żeby oszczędzać tą energię i problem właśnie jest taki, że najczęściej kobiety są całe życie na diecie, tak? Która pani się nie odchudza? No większość się odchudza cały czas, co powoduje, że tak jakby z każdym procesem redukcyjnym, z każdym odchudzaniem organizm będzie zmniejszał to wydatkowanie energetyczne, więc tak naprawdę każda redukcja będzie coraz cięższa. Rozumiem, dobra. To powiedzmy, zacznijmy od początku. Okej, okay, jestem pani Grażynka, chcę schudnąć 15 kilo, nie chcę jeść żadnych ryżów i kurczaków ani sałatek, chcę brać tabletki i chcę mieć efekt najlepiej za 4 tygodnie. No i teraz powiedzmy sobie szczerze, że to jest nie do osiągnięcia, tego się nie da fizycznie wykonać, mimo to na internecie, no z racji tego, że social media mają przebicie, jest to pokazywane właśnie w ten sposób cały czas, tak? Czyli zobacz 4 tygodnie przed i po, jaka różnica, itp. itd. No i teraz powiedzmy sobie, że mamy taką kobietę, Grażynkę, która chce schudnąć i od czego zaczynamy? Czyli powiedzmy, nie mamy, wiemy, że już się nie da na tych 1200 kaloriach zrobić, ale jak to zrobić? I powiedzmy sobie, że nie mamy, mamy osobę, która nie ma żadnych dolegliwości zdrowotnych, jest zdrowa. Jest zdrowa, nic jej nie dolega, nie ma żadnej niedoczynności tarczycy, nic takiego. No dobra, no to redukcja musi być przeprowadzana z głową. Jak nagle się obcina te 1200 kalorii, to okej, okay, taka pani będzie od poniedziałku do piątku na tych 1200 kaloriach, ale przychodzi weekend i po prostu rzuca się na jedzenie, bo już jest tak wygłodniała, że nie jest w stanie utrzymać całej redukcji dłużej na tych 1200 kaloriach. A co robi organizm? No organizm przyzwyczajony do tego, że od poniedziałku do piątku nie ma kalorii, będzie po prostu starał się jak najwięcej tej energii zmagazynować, co powoduje, że po takim weekendzie jest 2, 3, 4 czy 5 kilogramów na plusie. Ale jakby pani Grażynka zastosowała się do zasady ewolucja, a nie rewolucja, czyli nie chciała zgubić pyk w miesiąc 15 kg, bo jak chce miesiąc zgubić 15 kg, to niech sobie nogę odetnie i będzie szczuplejsza o te 15 kg. Tylko trzeba sobie wyliczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne. Nie wiem, najprostszym wzorem Harrisa Benedicta, tak? One są dostępne w internecie. Mnoży się to swoje podstawowe zapotrzebowanie energetyczne razy współczynnik aktywności fizycznej. No jak jest ktoś mało aktywny fizycznie, to 1,3, 1,4, jak ktoś bardziej, no to się zwiększa, to też wszystko jest dostępne w internecie. I jak już mamy to całkowite zapotrzebowanie energetyczne, to odejmujemy sobie 500 kalorii, czyli najczęściej dla kobiet na redukcję to takie 1700, 1800 kalorii, jeśli są aktywne fizycznie. Jeśli nie siedzą w domu, to nigdy nie schodzi się nawet poniżej 1500 czy 1600, bo to, że ona będzie jadła więcej, powoduje, że będzie miała więcej siły do tak zwanej spontanicznej aktywności fizycznej, czyli zamiast siedzieć na pupie, to będzie miała siłę wyjść na ten spacer i cokolwiek zrobić, bo problem w dzisiejszych czasach jest taki, że ludzie po prostu siedzą całymi dniami na dupie i nie chcą wyjść, a nawet Światowa Organizacja Zdrowia zaleca te minimum 10 tysięcy kroków dziennie. Rozumiem, dobra, czyli obliczamy ten plus. Tak, wiemy, że mamy spożywać powiedzmy te 1600 kalorii, tak? No i co dalej? Mamy te spacery, tak? Ile tych spacerów ma być? Codziennie minimum 10 tysięcy kroków. Dobra, czyli musimy liczyć. Czyli 7 tutaj... kilometrów, ale teraz jest... dzisiaj że to nie masz na telefonie te wszystkie aplikacje, zegarki też liczą, więc to nie jest nic ciężkiego. A jak ktoś zacznie zwracać na to uwagę, to zobaczy, o kurde, dziennie robię 2-3 tysiące, to nawet nie jestem w połowie tego, co powinienem robić. Czyli jakby reasumując i zrobić to tak jeszcze uprościć, okej, mamy bilans kaloryczny 1600, 10 tysięcy kalorii. Na redukcję, bo zaraz, żeby nie było, że z 1600 jeszcze sobie odejmujesz 500. Dobra. I teraz pani Grażynka nam chudnie. I ile ona schudnie? No taki zdrowy spadek. Wiadomo, że na początku schudnie więcej, tak? No bo właśnie schodzi ta nagromadzona woda, schodzi ten nagromadzony glikogen. Czasami może być tak, że nawet nie schudnie, bo te adipocyty, czyli te komórki tłuszczowe, one się będą chciały bronić przed tym, żeby no nie było efektu, więc teoretycznie waga będzie taka sama, ale obwody będą mniejsze, bo one
wyrzucając ten nagromadzony tłuszcz z siebie, będą przez pewien czas magazynować wodę i wtedy pani Grażynka myśli, no nie chudnę, no dalej waży tyle samo, coś jest nie tak, muszę jeszcze obciąć, czyli muszę wejść na te 1200 kalorii, bo wtedy będzie efekt. Trzeba dać sobie trochę czasu. Powinna chudnąć od pół kilograma do kilograma tygodniowo. To jest taki zdrowy spadek masy ciała. A żeby na przykład to troszkę, że tak powiem, uprościć, na przykład mierzenie obwodów, na przykład, nie wiem, talia, tutaj objętość klatki piersiowej, ud, czy to załatwi sprawę, żeby z takiego błędnego koła, że tak powiem, troszkę wyjść? No powinno, tak? A nawet jeszcze nie tyle, co pomiary, bo one też mogą dużo pokazać, ale nawet robienie właśnie zdjęcia w sylwetki, tak? W bieliźnie od każdego profilu, że tak powiem, tył, przód i porównywanie sobie tych zdjęć. Nawet nie patrzenie na zdjęcia, nie wiem, na przestrzeni czasu, tylko zestawienie tych zdjęć ze sobą pozwala zauważyć, że kurde, no rzeczywiście, teoretycznie nic nie schudłam, ale w praktyce widzę, że no nie wiem, pośladki się podniosły, bo pani zaczęła coś tam ćwiczyć, talia się zmniejszyła, widać, że tego tłuszczu zmagazynowanego pod pępkiem jest dużo mniej. Rozumiem. No dobra, to okej. Okay. I chudniemy, nie? No i chudniemy. I teraz powiem ci na przykład, z czym się najczęściej spotykam. No to powiedzmy, pani Grażynka schudła 6 kilo i po 8 tygodniach mówi, że to nie działa, ale przeczytała o takim spalaczu. I zaczyna się kolejna historia. Tutaj zaraz do niej przejdziemy, ale zanim do niej przejdziemy, to bo widzę, że już się nam trochę nas zgromadziło ludzi, mamy już ponad 12 minut, zaraz będzie. Mógłbym was poprosić o opłacenie ZUS-u, czyli za lajku, udostępnij, skomentuj. Dla tych wszystkich, którzy będą pytać, live będzie dostępny na Facebooku oraz na YouTubie, także spokojnie możecie sobie obejrzeć później. Live jest też prowadzony w formie luźnej, także jak zadacie pytanie, to na koniec wybierzemy to takie najlepsze i je zrealizujemy. No ale dobra, przechodzimy teraz dalej do tematu. No i teraz chudniemy sobie ładnie, zeszło nam powiedzmy 8 kilo w 6 tygodni, czyli nawet trochę ponad planowo, super fajnie. No i teraz koleżanka mówiła o takich tabletkach, nazywają się Meridia. No i co ty uważasz dalej? Na przykład o takim pomyśle. Koleżanka schudła 15 kilo, tu nie ma żartów, to działa. No oczywiście, że działa, tak? Ale te tabletki, nie ma żadnej magicznej pigułki, która spowoduje, że ktoś schudnie, tak? Musisz ruszyć dupę i żreć mniej. No nikt nie wymyśli nic innego. To jest podstawowa zasada. Owszem, tabletki mogą ci troszeczkę pomóc, tak? No bo koleżanka schudła, ale co z tego, jak one będą tylko dolewały po prostu wody do dziurawego wiadra, tak? Okej, schudnią na 15 kg, ale była na diecie, tak? Więc jak już była na diecie, wymęczyła się te 3 miesiące czy te pół roku, to ona no zejdzie z tej diety, no bo po co ona ma być już na diecie, skoro ona schudła i wróci do tego, co jadła wcześniej, zacznie jeść fast foody, słodycze, zacznie znowu się przejadać i organizm po takiej redukcji bardzo szybko zgromadzi tyle, co schudła, a nawet troszeczkę więcej. I te wszystkie, nie wiem, jakieś meridie czy jakieś inne tabletki, które mają wspomagać odchudzanie, one okej, czasem wspomogą, ale to jest zaciąganie długu w swoim organizmie i ten dług za jakiś czas przyjdzie nam po prostu spłacać, bo siądzie tarczyca, bo pojawi się insulinooporność, bo pojawią się zaburzenia hormonalne. O tym też się nie mówi, a często właśnie kobiety zaczynają się odchudzać i nagle miesiączki nie ma, albo miesiączka się wydłuża, skraca. Dlaczego? No bo układ hormonalny został stworzony tylko i wyłącznie do tego, żeby przedłużyć gatunek. Jak mamy nieoptymalne warunki środowiska, czyli jemy za mało, trenujemy i jeszcze się do tego stresujemy chociażby, no to nie są optymalne warunki do płodzenia potomstwa, więc organizm sobie wyłącza te hormony. Kurde, tutaj akurat wyprzedziłaś mi live'a i to znacząco. Ale okej, to już lecimy dalej z tematem. Czyli reasumując, nie ma, że tak powiem, proszków ani tabletek, które przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Jednak są spalacze tłuszczu, które no, działają i można je śmiało polecać, tak? Powiedzmy, że są bezpieczne,
nie powoduje jakichś zaburzeń akcji serca czy innych tego typu klimatów. I na przykład ty jako dietetyk kliniczny, jakie byś na przykład produkty poleciła w celu właśnie przyspieszenia tej redukcji? Już mamy te 1600 kalorii, już chodzimy te 10 tysięcy kroków, nam schodzi elegancko pół kilograma, nawet do 0,8 tak czasami, próg zwalniający przed lodówką stoi, wszystko gra, nie? No i teraz na przykład no, nie chcemy brać tego spalaczu, co nasza koleżanka, ale chcemy coś wziąć, żeby czuć się psychicznie dobrze, bo zauważyłem, że też duża część kobiet ma tak, że biorą, żeby brać, bo wszyscy biorą. Nie wiem, no, może ja mam to po prostu takie wrażenie, ale po 13 latach w branży stwierdzam, że chyba tak jest, nie? No ale to właśnie wszystko zależy od tego, czy ten spalacz jest nam rzeczywiście potrzebny, tak? Bo są substancje, które właśnie będą nam zwiększały troszeczkę temperaturę, te termogeniki, a zazwyczaj też te substancje teoretycznie spalające tłuszcz. Na wakacje jadę, za 2 tygodnie, ja muszę przyspieszyć. Spalające tłuszcz to nie tylko dzieci, tylko najczęściej to są też jakieś środki antydiuretyczne, tak? Czyli po prostu wypłukujące nam wodę. I to też nie jest tak, że nie wiem, nie ma pigułki na odchudzanie, bo są różne środki, tak jak Meridia, w sportach kulturystycznych też dużo tych spalaczy tłuszczu jest stosowanych, ale one właśnie zawsze będą miały skutki uboczne. To nie jest tak, że nie będą miały. Zawsze zaciągamy dług w swoim organizmie, który później trzeba będzie odpracować i spłacić. Więc to nie jest tak, że dany spalacz tłuszczu nam będzie dobry dla każdego, tak? To zależy, jakiego się efektu oczekuje, no bo jeśli ktoś, nie wiem, przyjmie sobie nawet zwykłą kofeinę, będzie czuł się pobudzony, zacznie się ruszać więcej i dzięki temu zacznie się spalać tkanka tłuszczowa, tak? Ja wiadomo, że teraz wszyscy chcą chudnąć na już, na teraz, bo wakacje, tylko to właśnie raczej trzeba rozplanować sobie, żeby to był proces, bo proces to jest, bo odchudzanie to nie jest sprint, tylko to jest maraton, tak? Czasami czas spadnie sobie waga, a nagle po 2 tygodniach nam waga skoczy do góry. I to jest naturalne, bo waga spada skokowo, a nie liniowo, czyli nie będzie z tygodnia na tydzień cały czas mniej, tylko mogą się zdarzać okresy, gdzie rzeczywiście ta waga po prostu będzie delikatnie wzrastała, tak? Więc tutaj nie wiem, no z tych takich ala spalaczy może się sprawdzić chociażby kofeina, może się sprawdzić pokrzywa indyjska, czyli ten koleus forskoi, tak? Ona też troszeczkę nam będzie potęgowała. Może się sprawdzić nawet zwykły pieprz kajeński dodawany do posiłków, no bo on będzie delikatnie podnosił temperaturę ciała. Nie wiem, co tam jeszcze może być? Gorzka pomarańcza, garcinia kambodża. Naprawdę, czy środki, które będą nam zwiększały troszeczkę insulinowrażliwość, chociażby jak kwas alfa-liponowy czy berberyna. Ale to rzeczywiście jest tylko dodatek, a nie substancja, która spowoduje, że ktoś magicznie schudnie. Rozumiem, rozumiem. No dobrze, no to mamy powiedzmy to dietę, tak? Mamy tutaj to pokrzywę, dodajemy cynamon, i zaczynamy, tak? No i teraz powiedzmy sobie, że coś poszło nie tak, mamy wypad jakiś tam z firmy, czy cokolwiek innego, no wiadomo, teraz są takie czasy, że tych wypadów tak trochę nie ma, ale jak były, to z reguły takie rzeczy się zdarzały dość często. No i jestem na wyjeździe, no i tak trochę to dietę ciężko przytrzymać, no w sumie w McDonaldzie podają już ile kalorii ma, ile bułka, która. No i na przykład jak się odnieść wtedy w takiej sytuacji, czyli wiem, że mam 1600 kalorii, wiem, że zrobiłam 10 tysięcy kroków, no ale jest jak jest, sytuacja wymaga tego, że no, ten burger się patrzy, a jest czas posiłku, no i co zrobić w takiej sytuacji? Zjeść. Ja wiem, że teraz wszyscy mówią, że jak jesteś na diecie, to nie możesz, albo wręcz w drugą stronę, nieważne, co jesz, byle ci się makro zgadzało i w jednym podejściu i w drugim podejściu jest trochę prawdy, a trochę kłamstwa, no bo to nie chodzi o to, żeby być całe życie na diecie, tylko to chodzi o to, żeby zmienić te swoje nawyki żywieniowe. Jeśli, nie wiem, raz na tydzień, czy nie wiem, raz na miesiąc masz jakiś wyjazd, gdzie nie możesz trzymać diety, no to nie będzie tragedii, a takie wręcz kurczowe trzymanie się diety, kurczowe trzymanie się jadłospisów, nie robienie żadnych odstępstw, konsekwencji doprowadza do złych relacji z jedzeniem, a nawet w skrajnych przypadkach do pojawienia się zaburzeń odżywiania.
Więc jeśli, nie wiem, nawet komuś się potknęła noga, był jakiś wyjazd, ten burger zdarzył się i się zjadło, no to żeby ten jednodniowy właśnie cheat meal, powiedzmy, nie zamienił się w tygodniowy cheat week, bo wtedy też tak często u takich pań jest, tak? Więc tak zwane 80% zdrowej diety, a 20% zdrowego rozsądku możemy uwzględnić. Czy nie wiem, jak mamy w skali tygodnia 20 posiłków do zjedzenia, no to te 20% z nich może być takimi posiłkami mniej zdrowymi, powiedzmy te 10-20%, tak? Czyli od 2 do 4 posiłków i nie stanie się naprawdę tragedia, jak coś się zmieni w tym stylu żywienia. Czyli rozumiem, że pączka do kawy mogę liczyć w makro i dalej będę chudła, tak? W teorii tak, no ale w praktyce albo jedziesz na najlepszej benzynie, nie wiem, 100-oktanowej, albo sobie wlewasz do samochodu olej słonecznikowy, czy co tam można wlać. Powiem, do czego zmierzam, bo tutaj akurat po paru latach pracy z ludźmi na co dzień, już jakby już nawet już nie tłumaczę o bilansie kalorycznym, bo już mi się po prostu to znudziło, powtarzanie w koło pierdoło tego samego, a efekt jest taki, że odbijam się jak grochem o ścianę. I dlaczego tak ryję trochę dziurę, bo uważam, że ta zmiana nawyków żywieniowych i taki zdrowy rozsądek, czyli podjęcie takiej decyzji, ten burger, okej, ma 500 kalorii, ale zjedzenie burgera, a nie zjedzenie nic, jest i tak lepsze niż brak pożywienia. I to wydaje mi się, że jest kluczem do sukcesu, jeżeli mówimy o long term, czyli jeżeli mamy zaplanowane, że chcemy schudnąć 12 kilo, to nic się nie wydarzy, jeżeli ten posiłek się wydarzy, tak? Zdarzy, tak. To bo tu zauważyłem, że tendencje się takie zrobiły właśnie, że albo popadamy w taką skrajność, czyli ryż, kurczak i sałata, albo lecimy na takie typowe IFIM, ja taki tutaj używam sobie produkt bez kalorii i w ogóle on jest wyprodukowany nie wiadomo z czego, gdzie moim zdaniem to wszystko tak naprawdę należy wyrównać i zdrowy rozsądek przede wszystkim, nie dać się zwariować, tak? Tak, tylko wiesz, kwestia jest taka, że jak tłumaczysz komuś, kto nie ma zielonego pojęcia o bilansie kalorycznym, to dużo łatwiej dla niego jest zabronić mu, powiedzmy, jedzenia tak zwanych produktów wyskokowych, wysoko przetworzonych, no bo dużo łatwiej będziemy się przejadać z, nie wiem, z właśnie z drożdżóweczek, z ciasteczek, z tych pączuszków, bo nie wiem, no pączek ma ile kalorii? Prawie 600, tak? A żeby zjeść 600 kalorii ze źródeł nisko przetworzonych, to naprawdę to jest fura żarcia. Musisz sobie zjeść, nie wiem, 200 gram mięcha, do tego prawie całą paczkę ryżu, warzyw sobie dowalić do woli, dać jakiś zdrowy olej, oliwę z oliwek, olej lniany, siołka czy z ogórecznika i takim posiłkiem się napchasz pod sam kurek, a zjesz pączusia i pół godziny później będziesz głodny. Więc dla osób, które nie mają tej świadomości, łatwiej powiedzieć, nie żrej po prostu ciastków. Rozumiem. Ale jeśli ktoś już ma ochotę, tak, no to niech sobie dorzuci nawet tą, nie wiem, kostkę czekolady do posiłku, jeśli to ma sprawić jej przyjemność i sprawi, że ona właśnie długoterminowo będzie w stanie utrzymać tą dietę. Super, super. Okej, dobra, to lecimy dalej z tematem. Dokładnie ten sam schemat co od samego początku. I teraz dalej polećmy z tematem niedoczynność tarczycy. Mamy problem z tarczycą, stosujemy hormon tarczycy syntetyczny, lekarz zalecił dawkę X, stosujemy Y, bo przeczytaliśmy w Google. No i efekt jest taki, że ten efekt jest lepszy niż wcześniej i tak naprawdę jem co chcę i wyglądam lepiej. Ja to z hormonami tarczycy aż wcale tak pięknie nie jest, żeby można było sobie zwiększyć dawkę i żeby nagle magicznie wszystko działało. Generalnie, żeby też wszyscy nasi widzowie zrozumieli, to są tematy, z którymi na przykład to jest temat, normalnie na co dzień słyszę takie rzeczy, więc dla mnie to już w ogóle mnie to nie dziwi, aczkolwiek wiem, z czym się wiąże, że tak powiem, rozchulanie tej tarczycy na prawo i lewo i później, żeby ustawienie jej z powrotem na tory, to są lata w ogóle współpracy z tobą albo z ludźmi twojego pokroju, żeby to wróciło do normy. I teraz jak sobie poradzić w takiej sytuacji? To teraz tak.
znowu przechodzimy do magicznej pigułki, tak? Bo właśnie w sportach kulturystycznych, w różnych, nawet u czarych... Lekarz mi przepisał tarczycę. Okej, okay, no lekarz przepisał, tak? No i dobra. Musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Jak mamy problemy z tarczycą, to najczęściej tarczyca po prostu zaczyna produkować mniej hormonów niż powinna. I takim pierwszym sygnałem, z racji tego, że każda komórka ma receptor dla tarczycy, to te objawy są ogólnoustrojowe, tak? Czyli siada cały organizm, ale pierwszym sygnałem najczęściej jest po prostu przyrost masy ciała, no bo tarczyca jest tym organem, który odpowiada przede wszystkim za tempo przemiany materii. Więc jak mamy problem z niedoborem hormonów tarczycy, no to ta właśnie podstawowa przemiana materii troszeczkę spadła. No i mamy tak zwany nieaktywny hormon, czyli tyroksynę T4, który najczęściej jest przepisywany na problemy z tarczycą, czy to Letrox, czy Eutyrox, czyli L-troksin, różne są nazwy handlowe, chodzi o to, że to jest syntetyczny hormon T4, ale to nie on jest odpowiedzialny za te wszystkie pozytywne aspekty pracy tarczycy, bo ten nieaktywny T4 musi się przekształcić do T3, czyli do trójjodotyroniny. I nawet jeśli mamy wyrównaną w teorii tarczycę, bo mamy OK TSH i FT4 też, które się mieści w normie, a nie będziemy mieli optymalnej ilości tej T3, to i tak waga nie będzie spadała. Więc co robią najczęściej osoby, które gdzieś tam mają świadomość i mogą gdzieś dostać, tak? Podają sobie też te trzy, żeby waga spadła. Ale to jest znowu zaciąganie długu. Jeszcze mężczyźni mają troszkę stabilniejszą gospodarkę hormonalną niż kobiety, ale jeśli u kobiet zaburzy się którąś z osi, tak? Czy oś wzgórze przysadka tarczyca, to najczęściej to będzie później przekształcało się na zaburzenia w całym organizmie, bo nie jest tak, że pacjentka z niedoczynnością tarczycy ma tylko niedoczynność tarczycy, bo niedobór hormonów tarczycy doprowadza do pojawienia się insulinooporności. Nadmiar insuliny zaburza nam gospodarkę hormonalną, więc pojawia się zespół policystycznych jajników, hiperandrogenizm itd., itd. Więc jak nawet ktoś ma leki od lekarza i zwiększa sobie dawkę, tak? Czy nie wiem, lekarz przepisał 75 letroksu, a pani wpadła na genialny pomysł, że sobie weźmie 150, to chwilowo, owszem, może to przyniesie rezultaty, ale nadczynność tarczycy doprowadza chociażby do przerostu serca, więc znowu zaciągamy dług w organizmie, który później będziemy musieli odpracować, a to też nie jest tak, że spada nam tylko tkanka tłuszczowa, bo przy nadczynności tarczycy równie dużo ucieka też masy mięśniowej, tak, bo te wszystkie procesy są nasilone, więc również występuje katabolizm mięśniowy, a jednak im więcej mamy masy mięśniowej, tym więcej możemy jeść, no bo mięśnie są złodziejami energetycznymi, więc znowu wracamy do punktu wyjścia, jedz mniej i rusz dupę. Okej, ale tu rozłożyłaś temat na części pierwsze. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Dobra, okej, mamy teraz tak, lecimy dalej z tematem. Mamy to tarczycę, tak? No, ale... Wszyscy mają tarczycę. Mamy niedoczynność tarczycy. Dobra. Dobra, w przypadku nadczynności to akurat do redukcji tkanki tłuszczowej to się nie dotyczy. A teraz temat dalej, na przykład okej, ale dochodzi jeszcze do tego antykoncepcja. No i co dalej? No i co dalej? No dalej można redukować, tak? Pod warunkiem, że antykoncepcja jest też dobrze dobrana, bo zdarza się, że panie mają źle dobrane tabletki antykoncepcyjne, przez co tyją, puchną. Z tego, co zauważyłem na przykład po pacjentkach, po klientkach, które do nas przychodzą, to wydaje mi się, że ponad 60% tych klientek ma źle dobrane tabletki antykoncepcyjne. Z tego, jak widzę, uczucie ciepła, zimna, w ogóle tam początek menopauzy w wieku 25 lat, nie wiem w ogóle o co kaman. I teraz jakbyś mogła coś więcej w tym temacie tutaj wrzucić, to też mi się wydaje, że dużo ludzi by było mega zadowolonych. Z antykoncepcją to jest tak, że podajemy hormony z zewnątrz, czy to tabletki antykoncepcyjne oparte na estrogenach czy na progesteronie, czyli dwóch głównych żeńskich hormonach płciowych. Mhm. Więc jak dostarczamy duże ilości z zewnątrz, tak jak panowie sobie dostarczają przykładowo testosteron z zewnątrz, no to
podwzgórze i przysadka po prostu się wyłącza, tak? Więc u pani nie ma owulacji, no bo nie ma stymulacji ze strony gonadoliberyny i ze strony hormonu luteinizującego i folikulotropowego. Natomiast to znowu nie jest tak, że ta antykoncepcja hormonalna nie ma żadnych skutków ubocznych, bo coraz częściej mamy do czynienia z różnego rodzaju mutacjami genetycznymi, które zwiększają ryzyko zakrzepicy, a tabletki antykoncepcyjne numer jeden, znowu zwiększenie ryzyka zakrzepicy, więc jak ktoś ma mutację genetyczną plus stosuje antykoncepcję hormonalną, to sam sobie sprawia tą zakrzepicę, więc nie ma później co płakać, że nie wiem, dostał udaru w wieku 35 lat, tak? A ktoś tam, nie wiem, przyjmował antykoncepcję hormonalną, palił do tego papierosy i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie w sumie na świecie jedyną opcją dobierania antykoncepcji hormonalnej jest po prostu wywiad. No, w praktyce to wygląda tak, że pani mówi, że chce przyjmować tabletki antykoncepcyjne, idzie do lekarza ginekologa, no i pan wypisuje tabletki A. Te nie pasują? No dobra, to spróbujemy B, C, D, czy tam E, E, czy F. No a u niektórych pań, jeśli są jakiekolwiek zaburzenia hormonalne i one mają problemy chociażby z detoksem estrogenów, podawanie tabletek antykoncepcyjnych opartych na estrogenach jeszcze będzie potęgowało te wszystkie skutki uboczne. Tak, ale jest dużo różnych innych metod zabezpieczeń, bo o tym się zazwyczaj nie mówi, no ale te tabletki antykoncepcyjne to jest niejako taka chemiczna kastracja kobiet. I bardzo często później po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej ta gospodarka hormonalna nie jest w stanie wrócić do normy, tak? Bo jest zablokowana całkowicie oś, gdzie produkowane są hormony płciowe, a w dzisiejszych czasach też często ta antykoncepcja hormonalna jest nadużywana, tak? Bo nie wiem, pani ma problemy z trądzikiem, czy pani ma problemy hormonalne, dobra, to damy tabletki antykoncepcyjne i wszystko się wyrówna. A w praktyce tak to niestety nie wygląda. No akurat tutaj dosyć dużo pani, że tak powiem, właśnie przyjmuje antykoncepcję właśnie w taki sposób, jak powiedziałaś, czyli tabletki A, za przechodzimy do B i gdzieś tam na F kończymy, później po 3 latach mamy pierwszą miesiączkę z powrotem. A to jeszcze, jak to zależy też ile pani przyjmuje tabletki antykoncepcyjne, bo są kobiety, które przyjmują tabletki antykoncepcyjne po 10-20 lat, nie robiąc żadnych przerw w trakcie przyjmowania, tak? Więc to już całkowicie po prostu pustoszy organizm. Okay. Gospodarka hormonalna nigdy się nie odblokuje. No, a czy u mężczyzn wygląda ten temat tak samo? U mężczyzn, no jak panowie dostarczają z zewnątrz testosteron, czyli inne hormony, no to też dochodzi do zablokowania przysadki mózgowej, tak? No bo jeśli dostarczamy jakieś hormony z zewnątrz, to tu dajemy sygnał dla podwzgórza i przysadki mózgowej, że no nie ma potrzeby stymulacji jajników czy jąder do produkcji hormonów. Tyle, że panowie mają dużo stabilniejszą gospodarkę hormonalną i nie wiem, nawet jak pan sobie stwierdzi, że zapoda sobie testosteron i nie przeprowadzi tego, bo kolega na siłowni bierze, więc ja też sobie wezmę, a później się nie odblokuje, to najczęściej u mężczyzn tak jakby ta przysadka się sama odblokowuje, a u kobiet to zajmuje dużo więcej czasu. Całe szczęście, że u nas na live nie ma takich przypadków. U nas sami są naturalni kulturyści i wszyscy robią co mogą, żeby z kurczaka i ryżu wycisnąć wszystko, co się da. Tak. Przejdźmy dalej do tematu, mianowicie, dobra. Mamy te 1600 kalorii, robimy 10 tysięcy kroków, nie stosujemy antykoncepcji, nie stosujemy żadnych leków przyspieszających tarczycę, no ale jakoś tak ta skóra, na przykład no już zeszło 20 kilo, ta skóra nie jest taka elastyczna, wiadomo z biegiem czasu też ten organizm jakby inaczej troszkę pracuje, nie mamy takiej samej skóry na brzuchu, jak mieliśmy w wieku 21 lat, no i teraz co dalej zrobić z takim fantem, bo też to jest taki temat, który często się obija, że no kobiety wydają no potężne pieniądze na jakieś operacje, czy tego typu zabiegi, żeby tą skórę przywrócić do takiej naturalnej gęstości, a nie do końca zawsze to tak wychodzi, jak się o tym mówi. Jak ty sobie radzisz ze swoimi pacjentami właśnie w takich przypadkach, jak już mamy, powiedzmy, to końcówkę redukcji? Tak. Ale to problem. Co? Takiego w ogóle. To tak, żebyście też się tego nie odebrali, to zamknąłem teraz tak duży schemat w jedno opakowanie, takie od zapałek. No. Tak, no problem jest taki, że właśnie najczęściej ta skóra zaczyna wisieć.
Dobra, może tak. Od czego by tu zacząć? My tak jakby ilość adipocytów, czyli tych komórek tłuszczowych, budujemy sobie w wieku dziecięcym, więc jak ktoś był grubym dzieckiem, no to automatycznie będzie miał duże predyspozycje do tycia w przyszłości, bo nawet jeśli schudł, to ta ilość adipocytów, czyli ta ilość komórek tłuszczowych się nie zmniejszyła, one dalej są, tylko po prostu wyrzuciły z sobie ten tłuszcz, a ta komórka została. Natomiast nawet jeśli ktoś był chudym dzieckiem, a zdarzył mu się epizod, że przytył w przyszłości, to nasz organizm jest tak mądry, że jeśli wszystkie adipocyty, które ma, wypełnią się maksymalnie tłuszczem, to on sobie wyprodukuje nowe adipocyty, które znowu będą w stanie przyjąć ten cały nadmiar energii i cały ten tłuszcz tak zwany. No i później jak się odchudzamy, to te nowo naprodukowane adipocyty, one zostają, tak? Znowu, one tylko zmniejszają swoją objętość, więc jak ktoś miał jakąś gigantyczną otyłość, to no, nie ma takiej możliwości, żeby nie operacyjnie, nie inwazyjnie zmniejszyć ilość komórek tłuszczowych, tak? No bo ta skóra, no wtedy właśnie jedynym wyjściem jest po prostu operacyjne usunięcie tego nadmiaru skóry, tak? Ale tu mówimy o osobach, które rzeczywiście miały jakąś potężną nadwagę czy otyłość. Zazwyczaj u osób, które powiedzmy miały delikatną nadwagę, ta skóra, jeśli jest stosowane stopniowe odchudzanie, czyli nie 10-20 kg w 2 miesiące, tylko te pół do 1 kg tygodniowo, to ta skóra się powiedzmy wchłonie. Ale ewentualnie wspomagająco też chociażby można zapodać sobie kolagen, w szczególności jeśli ktoś nie dojada białka, żeby troszeczkę usprawnić produkcję kolagenu w organizmie, no bo jego ilość wraz z wiekiem zanika, czyli pani zamiast mieć taką skórę, że jak dotknie to od razu jej opada, to u starszych pań jak się pociągnie skórę do góry, to później ta skóra bardzo powolutku spada. No dobra, a na przykład takie rzeczy jak witamina C, bo teraz zrobiło się takie, no jakby dosyć to modne, żeby zrobić wszystko, żeby poprawić, żeby nie robić nic, nie robiąc nic. Mieliśmy pigułkę. Jak to dalej zrobić? Właśnie to mamy zacząć ćwiczyć, no tutaj głównym kluczem jest to, żeby właśnie być jednak aktywnym fizycznie. Bo można troszeczkę pobudzić produkcję kolagenu, chociażby właśnie biorąc witaminę C i MSM. 10 tysięcy kroków jest, no. Ale to nie tylko te 10 tysięcy kroków, do tego jeszcze jakaś dodatkowa aktywność fizyczna, siłownia, nie wiem, jakaś joga, pilates, hopsasanie przed telewizorem, cokolwiek będzie sprawiało przyjemność, ale już teraz te zalecenia też się zmieniły, że te 10 tysięcy kroków plus co najmniej 2-3 razy w tygodniu jakaś minimum 30-minutowa aktywność fizyczna. Nie tylko te 10 tysięcy kroków, bo 10 tysięcy kroków to nie jest po to, żebyśmy schudli, tylko tyle zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, żeby zachować zdrowie. To nie jest do odchudzania. Jak ktoś chce schudnąć, to nie 10 tysięcy, a 20 tysięcy musi chodzić. Kurde, Gosia, jeszcze live z 20 minut i będzie 6 treningów w tygodniu. Nie, no, nie przesadzajmy, tak? Bo jak pani się odchudza, to często zaczyna trenować za dużo. Ale te 2-3 razy w tygodniu jakaś delikatna aktywność plus ta spontaniczna aktywność fizyczna, tak, te 10 tysięcy kroków, to są rzeczywiście elementy, które usprawnią nam proces redukcji tkanki tłuszczowej. A właśnie to też fajny temat nam się nawinął. Tutaj powiedzmy, że mamy tematy wszystkie pozamykane, wszystko działa pięknie, no ale teraz skręciliśmy się bardzo mocno i robimy 6 jednostek treningowych w tygodniu, robimy 20 tysięcy kroków, na przysiady już mamy 80 kilo, przy wadze 60 kilo, idziemy, ogień. I teraz jak poradzić sobie w takim przypadku, bo tu też tak samo efekty uboczne są takie same jak przy, że tak powiem, niejedzeniu, jak i przetrenowanie dokładnie ma takie same efekty. I teraz jakie są pierwsze takie oznaki, że coś, co robimy, już jest troszeczkę, że tak powiem, po bandzie za daleko? Przede wszystkim właśnie zaczynają się pojawiać problemy z tym, że waga przestała spadać, a nawet nie tyle, co przestała spadać, tylko stopniowo z tygodnia na tydzień te 100-200 gramów mamy więcej, to jest raz. Dwa, zaczynają pojawiać się problemy chociażby z wypadaniem włosów, z poszarzeniem się skóry, ze zmęczeniem. W ciągu dnia może się pojawiać takie uczucie wyciągniętej wtyczki z prądu, zaczynają się pojawiać problemy
ze snem u kobiet właśnie najczęściej takim jednym z sygnałów są zmiany w cyklu miesięcznym, w miesiączce, tak? Albo się wydłuża, albo się skraca, albo się pojawia jakieś plamienie w trakcie, przed. Tutaj generalnie, jeśli zaczynamy się zażynać, to do roli też zaczyna wchodzić kortyzol, czyli ten hormon stresowy, który w dzisiejszych czasach i tak jest produkowany w zbyt dużych ilościach, no bo my się cały czas stresujemy, tak? I dochodzi wtedy do tego, że nadmiernie się pobudza, tak? Za długo jest pobudzony tak zwany współczulny układ nerwowy, czyli ten, który przygotowuje nas do reakcji uciekaj albo walcz, tak? Więc jak mamy uciekać przed tym przysłowiowym tygrysem, no to jeśli masz uciekać przed tygrysem, to nie wiem, tarczyca... Tak, ale tarczyca ci nie jest potrzebna do pracy. Przewóz pokarmowy też nie musi pracować, no bo jak ci się zachce na dwójeczkę podczas ucieczki przed tygrysem, no to cię tygrys pożre. Generalnie układ hormonalny, no cały organizm musi się skupić na tym, żeby właśnie wzrosło ciśnienie krwi, żeby dużo glukozy krążyło, po to, żebyś ty miał siłę na ucieczkę przed tym tygrysem. A problem w dzisiejszych czasach jest taki, że my za często uciekamy przed tym tygrysem, a za rzadko chowamy się do jaskini, żeby odpocząć, tak? I za często pobudzamy ten współczulny układ nerwowy, a za rzadko ten współczulny, który właśnie odpowiada za relaks, wyciszenie się. I to z kolei właśnie doprowadza do kolejnych zaburzeń, tak? Bo nadmierna stymulacja osi podwzgórze przysadka nadnercza powoduje problemy z osią podwzgórze przysadka tarczyca i powoduje problemy z osią podwzgórze przysadka jajniki czy jądra. U kobiet, więc jak ktoś dużo trenuje, to musi dużo jeść, bo ta aktywność fizyczna generuje nam dodatkowy deficyt, tak? I zazwyczaj, jak pani trenuje 6 czy 7 razy w tygodniu, to ta pani na 2,5 tysiąca kalorii jest w stanie redukować, nie tyle co utrzymać masę ciała, ale redukować. A ile jedzą zazwyczaj panie? 1700, 1800 kalorii i dziwią się, że nie ma efektu, no bo właśnie organizm robi wszystko, żeby zachodziły adaptacje metaboliczne. Dokłada się kalorii i nagle dzieje się magia. Sylwetka się wyostrza, nagle waga ciała zaczyna spadać, a tylko zaczyna, ktoś zaczął jeść więcej po prostu. Tu mam wrzucę taki przykład, bo w tamtym tygodniu miałam klientkę, tam grubo ponad 80 kilo, miała dietę ustawioną na 1300 kalorii przez dietetyka i generalnie nie wiedziałem, jak mam to wytłumaczyć, że to wszystko jest troszkę, że tak powiem, nie tak, jak powinno być. No to pokazałem na Instagramie osobę, którą znam i wiem, ile spożywa kalorii. I dziewczyna przy wadze chyba tam 63 kilo, miała 3100 kalorii. No i sylwetka taka, no powiedzmy, że za 2 tygodnie mogłaby wyjść w zawodach i jakby taki jest cel, tak? Taki jest plan. No i teraz trudno się tak troszkę odnieść, bo jakby zostałem odebrany w taki sposób, że no ale Karol, zobacz, ona trenuje i tak właśnie, dlatego tak wygląda. Ja mówię, że to, że trenuje, to dlatego właśnie spożywa tak dużo kalorii, bo gdyby trenowała mniej, to tych kalorii by było po prostu za dużo, ale przy takim wysiłku intensywnym tych kalorii trzeba więcej, bo organizm działa jak mokolotywa, tak? Czyli jak nie dorzucimy węgla do pieca, to nie pojedzie, a zauważyłem, że zrobiło się takie trendy na zasadzie, że nie jemy i chudniemy, ale no jakoś to później tak nie działa, bo po 4 tygodniach pierwszy efekt wow już gaśnie i wtedy zaczynają się właśnie te wszystkie problemy, o których mówiłaś. No ale cieszę się, że poruszyliśmy ten temat, bo mam wrażenie, że dużo kobiet odniesie się do tego, o właśnie tutaj fajnie. Ale wiesz, jaka jest kwestia taka, że wszędzie są hasła, które mówią, jak nie chudniesz, to znaczy, że nie jesteś w deficycie. Ale nasz organizm to nie jest prosty kalkulator, jedz mało i kurczę, będziesz chudł. Chociaż oczywiście, tak, był ten taki kiedyś eksperyment przeprowadzony w Minnesocie, gdzie rzeczywiście ludzi głodzili i ci ludzie chudli, ale w takich normalnych warunkach to nie jest do spełnienia, bo nasz organizm właśnie ma hormony. Jest insulina, jest leptyna, są hormony tarczycy, które na całym tym procesie redukcji, czy nawet chociażby kortyzol, które powodują, że często jak się je za mało, to po prostu organizm puchnie, nie tyle co się zwiększa ilość tkanki tłuszczowej, chociaż jeśli dochodzą do tego zaburzenia gospodarki węglowodanowej, takie jak insulinooporność, no to rzeczywiście ta waga wzrasta, ale problem jest taki, że żeby chudnąć, trzeba jeść odpowiednio i nigdy
przenigdy nie powinno się schodzić poniżej tego podstawowego zapotrzebowania energetycznego. Bo to później w konsekwencji po latach sprawi, że cały czas ta waga będzie wzrastała i cały czas będzie się pojawiał ten tak zwany efekt jojo. To akurat Małgorzata Dudkiewicz rzuciła mega gruby case, no i powiem wam, że akurat mnie to w ogóle nie dziwi, bo spotykałem takie przypadki już wcześniej. Generalnie, jeżeli byście mieli kiedyś w przyszłości styczność z pseudodietetykami albo ludźmi, którzy powiedzmy pokazali jedną osobę na Instagramie, którą prowadzili i schudła, to wystrzegajcie się jak możecie, bo wyprostowanie później wszystkich tych efektów ubocznych, zwłaszcza u kobiet, to są lata, lata pracy. Także tutaj fajnie właśnie, że mamy taki przykład, aczkolwiek nie fajnie, bo wiem, z czym to się wiąże, jak się osoba czuje w takim momencie, bo sam byłem wiele razy na bilansie kalorycznym poniżej 1000, przy trzech jednostkach dziennie i wiem, co organizm wtedy odczuwa, nie? Aczkolwiek tutaj to mowa typowo o zawodniku, który szykuje się na scenę i tam nawet jakby wchodziło w grę odcięcie ręki, to bierze się to pod uwagę. Ja kiedyś na studiach też coś takiego robiłam. Była taka modna. Z kolegą testowaliśmy różne systemy żywieniowe na sobie oczywiście, więc była dieta 600 kalorii, 5 treningów w tygodniu. Owszem, efekt był na początku, ale później się to bardzo mocno odbiło na moim zdrowiu i wyprowadzenie tego zajęło mi 4 lata. Tak minimum. 4 lata. Tak. Pomimo tego, że jestem dietetykiem, tak? Więc no kurczę, no przecież jesteś jesteś, jak możesz być grubym dietetykiem? Przecież ty uczysz ludzi, jak mają jeść, a sama nie umiesz schudnąć? No czasami nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Zgadza się. Słuchajcie, mamy już 46 minut live'a. Przejdziemy teraz do pytań, bo padło parę tutaj fajnych pytań, także jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, ja będę tu leciał jedno po drugim. No i tutaj Marlena Kelas pyta, a jest coś, jak jest suplement na oczyszczenie jelit, pozbycie się wzdętego brzucha? Najczęściej przyczyną wzdętego brzucha jest po prostu dysbioza jelitowa, czyli zamiast mieć w jelitach dobrą ilość dobrych bakterii, to zaczynają nam przeważać te bakterie proteolityczne czy gnilne, które fermentują, które powodują, że pojawiają się gazy. Jak pojawiają się gazy, to brzuch wzdyma. Więc tutaj w takich przypadkach dobrze zacząć chociażby od włączenia probiotyków, w szczególności jeśli ktoś, nie wiem, brał w swoim życiu dużo antybiotyków, jeśli się stresuje, jeśli bierze jakieś leki przeciwbólowe, nawet jeśli bierze leki farmakologiczne, nawet jeśli trenuje, tak, bo to są czynniki, które bardzo mocno zaburzają florę bakteryjną jelit, a jelita są najważniejsze, tak? Z jelit są produkowane neuroprzekaźniki, które odpowiadają za nasz nastrój. W jelitach mamy też zgromadzone praktycznie 80% odporności, więc nie dość, że odporność, to jeszcze nastrój, a są też nawet badania naukowe, które mówią, że pacjenci z dysbiozą mogą mieć problemy z redukcją masy ciała. Więc tutaj dobry probiotyk i wzdęcie brzucha powinno minąć. To takie najłatwiejsze rozwiązanie na już. Czyli rozumiem, że jak piję latę i mnie wzdyma, to coś tam nie halo. Jak pijesz latę i cię wzdyma, to może być problem z nietolerancją laktozy, więc najłatwiej przestać pić latę i zobaczyć, czy się poprawi. Kurde, ale ja tak lubię. Możesz spróbować na mleku roślinnym, tak? Teraz są już te różnego rodzaju mleka roślinne, które nadają się nawet do spieniania. Dobra. A co w takich przypadkach, na przykład mamy chlorofil, na przykład z firmy tutaj Lab One, i na przykład jak ten chlorofil, bo okej, rozumiem, że z jednej strony są bakterie, ale z drugiej strony mamy no, złogi jelitowe, no i teraz na przykład za mało błonnika w ciągu dnia, jedzenie, że tak powiem, w pośpiechu, wyliczanie kalorii w McDonaldzie itp. itd. Czy ten chlorofil wtedy czy się nada, o tak? No jako substancja wspomagająca, to tak, ale nie ma żadnego magicznego suplementu, który zastąpi nam zdrową i nisko przetworzoną dietę, tak? Chlorofil super, tak? On będzie to wspomagał oczyszczanie organizmu z toksyn, chociażby będzie też dostarczał antyoksydantów ze względu na swój skład,
ale tak czy siak trzeba dostarczać optymalną ilość błonnika w diecie, więc te 25 do 45 gramów na dobę powinno być spożywane, bo jak nie, to sam chlorofil nie wpłynie na to, że przywróci nam się flora bakteryjna w jelitach, tak? On może wspomagać detoksykację, wspomagać pracę wątroby, ale tak sam w sobie stuprocentowo nie będzie znowu tą magiczną pigułką, którą chciałbyś znaleźć. Przepraszam, nie wytrzymałem. No ale dlaczego? Nie, dobra, przechodzimy dalej. Tutaj, a jeszcze zareklamuję, mamy 10% właśnie o chlorofilu, o którym mowa, tutaj z firmy LabOne. Jak dla mnie super produkt, używam codziennie, teraz połączyłem z aloesem, jest jeszcze lepiej, aczkolwiek tutaj dostałem już wytyczne, że można zamówić sobie flat white z Cofinero i wtedy może brzucha nie będzie wzdymać. Bo ale z mlekiem kokosowym, dlatego. No, aczkolwiek tak lubię te latte, no ale dobra, zrezygnuję, okej. Tu było jeszcze fajne pytanie. Właśnie, Rajmund tutaj zadał. Małgosia, co myślisz o długoterminowym stosowaniu diety keto u kobiet? Fajnie, że Raj zadałaś to pytanie, z racji tego, że wiem, że Małgosia jest teraz na keto i to już chyba będzie długo, już ze dwa albo z dwa lata, nie? No, półtorej powiedzmy, nie przesadzajmy aż tak długo. A, widzę, że ty cały czas ciasta pieczesz tam na ostro na Instagramie. To jak to jest? To można czy nie można? No to chodzi o to, że najlepsza jest taka dieta, którą jesteśmy w stanie utrzymać długoterminowo. To też nie jest tak, że dieta keto jest jakimś super rozwiązaniem i ona się sprawdzi u wszystkich, a też dieta keto jest teraz modna, tak? Wszyscy zaczynają sławić dietę keto, a bardzo często tą dietą keto można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc, jeśli robimy to nieumiejętnie, bo keto to nie znaczy, że znowu właśnie stosujemy zasady IFM, czyli boczek zalewaj śmietaną, byle tylko ci się ilość tłuszczu zgadzała, tylko chodzi o to jednak, żeby wybierać ten wariant śródziemnomorski, tak? Czyli dużo warzyw, zdrowe tłuszcze, nie tylko nasycone z boczku i ze śmietany, tak? Awokado, oliwa z oliwek, olejniany, orzechy, pestki, warzywa jako podstawę, a cała reszta to dodatki. Jeśli keto jest prowadzone przez mądrą osobę, która o tym wie, to te rezultaty będą dobre, tak? I można wspomagać swój stan zdrowia, ale to tak jak na każdej diecie. Jeśli keto jest źle prowadzone, to niestety może doprowadzać chociażby do problemów z tarczycą, w szczególności u kobiet i zaburzeń hormonalnych. Dużo pań też narzeka, że strasznie wypadają włosy, co może być skorelowane po prostu z niedojadaniem białka, więc tu znowu wszystko musi być dobrze skomponowane. Dużo tego, powiem, że tak jakby z jednej strony bardzo prosty temat, a z drugiej strony mega skomplikowane, nie? Nasz organizm to jest skomplikowana maszyneria. Matka natura nie stworzyłaby czegoś prostego. Dobra, lecimy dalej z tematem. Słuchajcie, zaraz będziemy kończyć, także może jeszcze z jedno, dwa pytania i będziemy zamykać temat. Tutaj padło pytanie. A jakie warzywa najlepiej na diecie przy bardzo dużej niedoczynności tarczycy, żeby troszkę ją pobudzić? Bo różne opinie. Dodam, że przyjmuję 200 razy Nowotarel. Chyba bardziej węglowodany niż warzywa. Ale mamy eksperta, który nam odpowie. Tak, znaczy nie tyle co węglowodany, co tarczyca potrzebuje optymalnej ilości kalorii do pracy, tak? Optymalnej ilości energii. Więc jak ktoś znowu nie dojada, to tarczyca nie będzie funkcjonowała prawidłowo. Jeśli chcemy tą tarczycę wyrównać, to często pomimo tego, że gdzieś tyjemy, to trzeba wejść na tak zwane zero kaloryczne, czyli na to swoje całkowite zapotrzebowanie energetyczne. Im bardziej zróżnicowana dieta, tym też lepiej, bo tarczyca nie lubi niedoborów, tak? Chociażby do prawidłowej tarczycy jest potrzebny selen, jest potrzebny cynk, jest potrzebna witamina D3, są potrzebne witaminy z grupy B, jest potrzebna witamina E, więc jeśli mamy niedobory, to ta tarczyca nie będzie pracowała dobrze, więc im bardziej zróżnicowana dieta, tym lepiej. Są często też takie doniesienia, że przy problemach z tarczycą nie wolno, nie wiem, spożywać warzyw kapustowatych, nie wolno brokułów czy kalafiorów. Można,
tylko tutaj liczy się sposób obróbki termicznej, tak? Bo rzeczywiście w tych warzywach mamy dużo goitrogenów, więc na surowo są one niewskazane, ale jeśli takiego kalafiora czy brokuła ugotuje się bez pokrywki, to z parą wodną tej goitrogeny po prostu nam wyparują, dzięki czemu no już nawet osoba, która ma teoretycznie problemy z tarczycą, może je od czasu do czasu spożywać, tak? To też nie oznacza, że codziennie teraz będziemy ładować kalafiory czy brokuły, ale powiedzmy jako element tej zdrowej i zróżnicowanej diety jest jak najbardziej okej, tak? Więc przede wszystkim dla tarczycy energia i uzupełnienie niedoborów. To jest najważniejsze. A u kobiet niestety chociażby problemy z tarczycą najczęściej doprowadzają do zaburzeń wchłaniania żelaza, które jest konieczne dla prawidłowej pracy tarczycy. No i bez żelaza włosy lecą. Tak, nie ma się siły. Pojawia się anemia czy niedokrwistość i generalnie wykopać sobie grób i się po prostu zakopać. Do tego nie róbmy, tego nie róbmy. Słuchajcie, bo za tydzień będzie live i bym chciał, żeby była ekipa tak jest albo i większa. Aczkolwiek no widzę po klientach, którzy do nas przychodzą, że no już, że tak powiem, ciągną nogi za sobą, wchodząc tutaj do sklepu, ale teraz właśnie też takie mam przekonanie, że duża część z tych kobiet już nie pamięta, jak to jest czuć się normalnie, w sensie ten poziom energetyczny, bo na przykład jak prowadzę wywiad z klientem i się pytam, czy jak idziesz spać, jesteś zmęczony, czy wstajesz zmęczony, z reguły na 90% jest odpowiedź tak. No i teraz powiedzmy, okej, okay, ja nie chcę chudnąć, nie chcę wyliczać tego bilansu kalorycznego, mam to, że tak powiem, brzydko mówiąc, w nosie. Chcę zrobić coś, żeby poprawiło się troszeczkę lepiej. Wrócić do podstaw. Dbać o zdrową, nisko przetworzoną dietę i co najważniejsze, dbać o rytm dobowy, tak? Bo zaburzenia rytmu dobowego są jedną z przyczyn wielu problemów w dzisiejszych czasach. A co my teraz robimy? Godzina 19, jest już ciemno, siedzimy przed tym telefonem i gadamy, więc teraz już o tej godzinie, te 2-3 godzinki przed snem, dobrze by było ograniczyć korzystanie z urządzeń elektronicznych, dlatego że one stymulują nam produkcję kortyzolu, tak? Światło niebieskie pobudza kortyzol wieczorem, gdzie on powinien być wieczorem niski. Jak kortyzol jest wysoki, nie wydziela się w optymalnych ilościach melatonina. Jak nie mamy melatoniny, to ten sen nie jest też głęboki i tak regenerujący, jak powinien być, więc często wieczorem nie możemy zasnąć, pomimo tego, że jesteśmy zmęczeni, a rano nie możemy się obudzić i po prostu 5, 10, 15 drzemeczek i oczy na zapałki. I najlepsze godziny na sen i na regenerację to 22, maksymalnie 23 i śpimy 7-8 godzin. A wiele osób niestety o tym zapomina. A to też jest jedna z przyczyn, które mogą się przyczynić do utrudnionej redukcji, więc o ten rytm dobowy warto dbać, bo jest coraz więcej badań naukowych, które mówią, że jego zaburzenia są jedną z przyczyn powstawania wielu zaburzeń. O, w ten sposób. No, słuchajcie, no, powiem wam, że ten live przerósł moje oczekiwania. Wiedziałem, że Gosia jest mega mózgiem, jeżeli chodzi o dietetykę. I wiem, że jest osobą taką, która no, podchodzi do tematu bardzo mocno, że tak powiem, na luzaka, ale za jednym razem jeszcze tak trochę po esesmańsku, czyli no, próbowałem tutaj wiele razy, że tak powiem, dojść do tych tabletek, ale nie dało rady. Wydaje mi się, jestem pewny, że wnioski są bardzo proste po dzisiejszym live. Słuchajcie, nie ma drogi na skróty, nie ma możliwości, żeby zrobić to inaczej i tak naprawdę nieważne, jaki macie cel, czy chcecie przytyć, schudnąć, czuć się lepiej, cokolwiek, to naprawdę temat wygląda dokładnie tak samo. Czyli jedzenie... Najważniejsze? Skup się na procesie, a sylwetka, jaką marzysz, będzie po prostu skutkiem ubocznym. Dobra, teraz tak, Gosia, bo na pewno dużo osób oglądających nas teraz na żywo będzie chciało się z tobą skontaktować, jeżeli chodzi o prowadzenie. Powiedz mi, gdzie cię można odnaleźć, żeby się z tobą skontaktować? Na Facebooku, na Instagramie malga.ostrowska, ale najłatwiej napisać do biura na poradnia@maurich.com, tam
Ania udzieli wszystkich niezbędnych informacji, bo ja jestem troszkę człowiekiem zabieganym, więc często może mi umknąć, jak ktoś do mnie pisze i później się pacjenci obrażają, a jak się napisze do biura, do Ani, to ona jest zawsze pomocna i wszystko wytłumaczy. No i super, i super. No, mi się mega podobało, zbliżamy się już do końca. Gosia, no powiem ci, że jestem wręcz zaskoczony i to naprawdę, bo wiedziałem, że masz luzackie podejście do tematu po wielu tam szkoleniach, na których się widzieliśmy, ale tutaj został temat rozłożony na części pierwsze w taki bardzo ludzki sposób, zrozumiały dla każdego. Jeszcze raz jestem mega wdzięczny tobie i tutaj wszystkim nam, naszym widzom, którzy byli na żywo. Mieliśmy cały czas praktycznie 100 osób, także fajnie. Live'a możecie obejrzeć na YouTubie, tam są wszystkie też poprzednie live'y. Z Gosią na pewno się jeszcze zobaczymy, tylko już podkręcimy troszkę temat, żeby troszkę wejść, że tak powiem, dalej iść z tematem, bo jak widzicie, wiedza jest no po prostu łeb jak sklep. O tak bym powiedział, nie? Tak. Dziękuję bardzo, oczywiście. Nie no, powiem ci... Bomba. Super. Super. Jeszcze raz dziękuję ślicznie. Będziemy się żegnać i do zobaczenia za tydzień. Jakbyście mieli zapamiętać tylko jedno zdanie z tego live'a, to jak miał to podsumować w jedno zdanie, to bym powiedział, że zdrowy rozsądek i przede wszystkim nie dać się zwariować, tak? Bo tych diet teraz, no słuchajcie, tego jest tak dużo, że ja się już w tym gubię, ja już nawet nie chcę mi się w to wnikać, jak klient przychodzi i mówi o następnej nowej diecie, to już mi się nawet nie chce wnikać, co to jest za dieta, bo wiem, że jakby no temat się tu zamyka i w tym, co tutaj Gosia wytłumaczyła, zamyka się w tym wszystkim, co Gosia wytłumaczyła, czyli bilans kaloryczny, aktywność fizyczna i wszystko macie, że tak powiem, załatwione. Nisko przetworzona dieta, nie bułeczki i ciasteczka, żeby się tylko zgadzał bilans energetyczny, ale też właśnie witaminy i składniki mineralne. Super, super, bomba. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia za tydzień o 17:00. Do zobaczenia.